Cześć, z tej strony Piotr Gankiewicz oraz Patryk Huzarski. Cześć. E, witam Was po dłuższej przerwie w 22 odcinku kursu programowania dotyczącego właśnie programowania oraz aplikacji z wykorzystaniem języka C Sharp oraz platformy .NET Core. W dzisiejszym odcinku sobie użyjemy bazy danych SQL, a dokładnie SQL Servera. Więc na sam początek skończyć SQL Server, wchodźcie na stronkę SQL Server. Na przykład 2016 Express, pobieracie go sobie stąd, instalujecie, więc to jest jeden sposób na odpalenie. Drugi sposób jest taki, że na przykład macie gdzieś wirtualną maszynę, czy w jakiejś murze, czy, czy gdziekolwiek indziej, możecie go odpalić tam i po prostu zdalnie do serwera. E, możecie to odpalić to na przykład na iLuxie, tak jak ja używam na iLuxie czy na Macu, e, na blogu kiedyś opisałem jak to zrobić. Można też odpalić w ogóle z poziomu do Dockera, co jest bardzo proste, ale o tym sobie powiemy w następnym odcinku. Także tutaj, jak już zainstalować sobie SQL Server Express, to następnie trzeba mieć jakieś narzędzie, które pozwoli nam się do niego podłączyć i na przykład stworzyć bazę danych za pomocą jakiegoś edytora, który nam pozwoli, czy to na wykonanie ferendy, czy na przykład na widograficzny. Tutaj jest kilka opcji. Pierwszą z nich najbardziej popularną oraz na darmową jest oczywiście SQL Server Management Studio i to polecam wszystkim, którzy mają Windowsa. Są też takie narzędzia jak DataGrip od JetBrainsa, jest Team SQL, też crossplatformowy, platformowy, jest RedGate SQL Toolbed. A ja pokażę tutaj w tym przykładzie dzisiaj, jak można użyć Visual Studio Coda z odpowiednim pluginem, a plugin się nazywa MSSQL, więc tak naprawdę my sobie teraz użyjemy pluginu MSSQL. Jak sobie odpalić się Visual Studio code tutaj. I tutaj sobie wejdziecie w zakładki, znaczy rozszerzenia, wpiszcie MS SQL, to instalujecie tutaj po prostu tą wtyczkę i wam wszystko działa. Więc na sam początek użyjemy sobie SQL i użyjemy sobie Cora, więc może na początek sobie w ogóle, w ogóle stwórzmy połączenie do naszej bazy danych, takie czyste SQLowe. Ja mam tutaj odpalaną bazę danych, działa na porcie 1.4.3.3, więc ja się teraz z niej połączę. Więc tak, zainstalowałem sobie to rozszerzenie SQLowe, wciskam Ctrl Shift oraz P i stąd wpisuję tutaj SQL. I tworzę sobie na początek nowy profil, czyli wybieram tutaj opcję Manage Connection Profiles, i następnie z tej opcji mogę sobie na przykład tworzyć nowy profil. Powiedzmy sobie, tworzę nowy profil, podaję nazwę, local, nazwę hosta, czyli w tym przypadku to będzie po prostu localhost, następnie nazwę baz danych ustawiamy domyślną pustą, następnie login, w tym przypadku będę używał loginu domyślnego, czyli SA od system account, i następnie moje hasło, ja w tym przypadku użyłem hasła abcd 1234 wykrzyknik, no i mogę wybrać zapis hasło i powiedzmy nazwę mojego profilu, niech będzie spec. I teraz się łączę do mojej, teraz się łączę, tak powiem stworzyłem mój profil. No i się teraz będę mógł połączyć z moją bazą danych. Więc żeby się połączyć z bazą danych w ogóle, trzeba sobie stworzyć nowy plik i coś zmienić rozszerzenie na SQL i następnie można się łączyć. Więc ja tutaj najpierw stworzę tak w ogóle um, nowy folder w naszym repozytorium. Więc stworzę nowy folder o nazwie scripts. I tutaj sobie stworzymy nowy plik sql nazwijmy go database.sql. No i sobie klikniemy szybko czystego SQL-a, który nam, że tak powiem, Pozwoli stworzyć bazę danych. Więc tutaj powiemy tak: na sam początek powiemy create database, czyli chcę stworzyć bazę danych o nazwie passenger, i następnie chcę się przełączyć do mojego kontekstu, czyli mówię use passenger, czyli chcę teraz po stworzeniu tej bazy danych działać w jej kontekście. I następnie sobie stworzę nową tabelę. W tym odcinku będziemy mapować tylko tabelę users, więc przywniąć mojego usera i te jego propertiesy tutaj, czyli email, password, role i tak dalej, no i sobie przemapować i trzymać w bazie danych SQLowej. Więc stworzę sobie nową tabelkę, przypisuję create table, niech będzie users, otwieram nawiasy i teraz po kolei. Na początku mamy ID-ka, czyli ID będzie typu unique identifier, coś takiego. To jak widzicie macie nawet dostępne slipety z poziomu waszego rozszerzenia, Muszę sobie wpisywać snippety, na przykład, sobie, nie sobie SQL, create database, co Wam skończy snippet na stworzenie bazy danych tak dalej. To jest takie pomocnicze, pomocniczy buyer. Więc po kolei mamy nasz unique identifier, będzie primary key, czyli kluczem głównym, not null, czyli nie może być nigdy nulem. Następnie będzie nasz e-mail. E-mail będzie po prostu enwarcharem i załóżmy, że będzie miał maksymalną długość 100 znaków, również że będzie mógł być nulem, czyli not null. Następnie mamy nasze hasło. Więc sobie teraz to możemy skopiować. Tak naprawdę będzie to do naszego hasła: solta, username, full name, roli. Czyli po kolei tak mamy nasze hasło: hasło, oczywiście, zaszyfrowane. Powiedzmy, że nie wiem, 200 znaków może wystarczy. Not null. Następnie, będzie nasz salt, czyli nasza sól do hasła: niech również będzie tutaj 200 znaków. Następnie, mamy username'a. Username User name w tym przypadku już może być z nulem, czyli tą część tutaj usuwamy, bo username. Przepraszam, user nie może być nulem, ale nasz full name, czyli kolejny przykład, może być nulem, więc tutaj usuńmy tę część. Na samym końcu mamy naszą rolę. Powiedzmy, że rola będzie miała maksymalnie 10 znaków. Oraz mamy jeszcze dwie daty, czyli created at. Niech ta data to będzie typu datetime, również not null. I poniżej będzie jeszcze nasza data updated at. Czy możemy sobie tutaj przekopiować, pisać updated at. I również not null. No, i teraz się spróbujemy tej bazie danych połączyć, czyli wybieramy znowu Ctrl Shift P, wpisujemy SQL, wybieramy Connect, wybieramy nasz profil, powiedzmy, że w tym przypadku to jest mój profil. No i tutaj na dole widzimy, że się łączymy z bazą danych. Jestem połączony, mam Localhost na bazie master, więc mogę teraz wykonać tą komendę. Więc albo oznaczam dany obszar, dany obszar mojego edytora, klikam prawym Execute Query, albo tutaj wciskam się skrót Ctrl Shift E, bądź na maku Command Shift E. Więc wciskam Ctrl Shift E, mam tutaj prawie okienko z wynikiem działania SQL-owego. Widzimy, że to się ładuje, no i moja kwerenda się wykonała. Teraz się mogę przełączyć na moją bazę danych, czyli UsePassenger. Przełączyłem się, baza się stworzyła, przełączyłem się na kontekst. No i teraz sobie stworzymy moją tabelkę, czyli Create Table Users dla naszych wymaganych danych, czyli ID, email, Password, Sold, Username, Full Name, Rola oraz dwie daty. Mamy teraz nową tabelę users. No i oczywiście, jak już sobie stworzymy tych userów, możemy sobie zrobić tutaj na przykład Select, gwiazdka, czyli wybierz wszystko z mojej tabeli users. Jak sobie to wykonamy. No to tutaj będziemy oczywiście mieli puste dane. No więc teraz przejdźmy do użycia NT Framework Cora w tym przypadku, bo to jest wersja pod .NET Core. Więc idziemy do naszej infrastruktury i w infrastrukturze sobie zainstalujemy tutaj dwie paczki. Zatem odpalmy sobie tutaj terminal i sobie przejdźmy do naszej infrastruktury. Infrastructure. OK. I piszemy tak. .NET add package, czyli dodaj paczkę i paczka się nazywa Microsoft Extensions I następnie O przepraszam nie extensions tylko po prostu Entity Framework Core i następnie SQL Server bo to będzie Provider do SQL Servera paczka się teraz doda ok i następnie jeszcze jedną paczkę in memory bo potem Pokażę jak użyć bazy danych pamięci czyli coś takiego No i teraz sobie możemy zrobić dotnet restore Czyli dotnet restore OK. Mam pobranego antiframeworka. Teraz sobie jeszcze dodajemy to samo do API, znaczy, dajemy sobie anti frameworka in-memory do naszego API. Powiedzmy, Czyli przejdźmy do naszego API i tutaj zaklepmy in-memory provider. OK. I również zrobimy sobie restora. Mamy restora. Mm -mm. Ktoś tutaj myśli zróbmy to jeszcze raz um, sudo i sudo .net restore. OK. No i teraz tak na sam początek możemy sobie przejść do naszego startupu w sumie czyli startup w naszym API. Możemy sobie tutaj dać taką sekcję. Tu jak jest nasze Services dodajmy sobie Services, czyli services, a niech będzie powiedzmy tutaj wyżej, żeby było wszystko spójnie, i następnie będziemy chcieli dodać, jakby użycie naszych e, serwisów Entity Frameworkowych do naszego kontenera IOC, czyli nie będzie services. Add Entity Framework SQL Server, jak widać, i następnie add Entity Framework in Memory Database, i następnie wywołamy sobie. Metodę o nazwie addDBContext i tutaj przechodzimy nasz DBContext, który sobie zaraz stworzymy, i nasz DBContext będzie się nazywał po prostu Passenger context, coś takiego. Więc teraz możemy sobie przejść do, naszego, do naszej infrastruktury, stworzymy sobie tutaj nowy folder o nazwie EF, Entity Framework, i dajemy sobie nasz kontekst, czyli new class Passenger context. on będzie nam dziedziczył po klasie bazowej DBContext pochodzącej z EFA, czyli dodajemy using, OK. Tutaj dajmy sobie też od razu using. No i teraz tak, wcześniej sobie jeszcze stworzymy settingsy, czyli w naszym Fie dajmy sobie nową klasę i ją nazwijmy SQL Settings. I w tych settingsach będziemy mieli dwie właściwości, czyli pierwsza będzie nam mówiła, e, będzie nam wskazywała naszego connection stringa, czyli dane do połączenia z bazą, czyli serwer, użytkownika, hasło i tak dalej. Oraz druga typu Boolean. Będzie nazywała in memory i będzie określała, czy chcemy użyć rzeczywistej bazy danych czy może bazy danych w pamięci więc takie coś. Teraz sobie możemy przejrzeć do naszych settings moduł szybko i tutaj zarejestrować to w naszym kontenerze IOC autofakowym. Czyli dodajmy tak, SQL settings using. Teraz możemy wrócić do naszego kontekstu i chcemy sobie tutaj stworzyć konstruktor. Czy dajmy nowy konstruktor, passenger context. Um, i w naszym kontekście na sam start nasz konstruktor Publiczny wymaga takiego innego typu, który się nazywa dbContextOptions. Jak tutaj widać, podajemy nasz kontekst, czyli PassengerContext. Niech to będzie Options. I on jest wymagany, aby poprawnie skonfigurować potem, na przykład, dostawcę danych, czyli na przykład SQL Server, bądź dostawcę pamięci i tak dalej. I ogólnie trzeba wywołać teraz konstruktor bazowy, czyli trzeba zrobić tutaj base i przekazać do niego nasze options. Dodatkowo sobie wstrzykniemy nasze settings, czyli powiem tak: SQL Settings, powiedzmy SQL Settings. Przypisujemy sobie do prywatnego pola, czyli private with only SQL settings, o, dokładnie w ten sposób SQL settings, tu sobie wyrównajmy. No i teraz co możemy zrobić? To po prostu sobie zrobić override na dwóch metodach pochodzących z DB kontekstu. Zobaczmy, czy tam dostaniemy. Nie dostaniemy się, no nic. Więc robimy override najpierw na metodzie typu Void, czyli override Void, i metoda się nazywa on Configuring. I w tej metodzie zostajemy na wejście dbContextOptionsBuilder, Builder, tak to skomplikowanie brzmi. I jedyne co chcemy tutaj zrobić, to na sam początek prosty if. Jeżeli powiedzieliśmy, że nasze settings, czyli SQL Settings in Memory, czyli chcemy użyć bazy w pamięci, to wtedy dajmy sobie tak, optionsbuilder. Use in memory database, po prostu, że mamy danych pamięci i return, wychodzimy stąd. Natomiast w przeciwnym przypadku options builder, use SQL server, czyli użyjmy normalnej bazy, takiej produkcyjnej, powiedzmy, SQL server, jak mam teraz zapaloną lokalnie, i przekazujemy naszego connection stringa settingsów. Czyli coś takiego robimy. No i teraz druga kwestia, czyli kolejny override, czyli protected override void. Mamy metodę nazwę onModelCreating. Ta metoda zostaje model builder. I tak naprawdę nasz model builder pozwala nam teraz, za tak zwanego Fluent API, powiedzieć, jakie klasy posiadają i jakie właściwości tak w kontekście bazweskolowej. Na przykład dla naszej klasy powiedzmy User, nasz ID to będzie kluczem, że na przykład klasa Driver posiada relację z inną klasą, posiada kolekcję jakichś tam nodów, i tak dalej. Więc tutaj powiemy tylko tyle. Um, var, niech to się nazywa User Builder, równa się. model builder. Entity, czyli do naszej Entity typu user. Tutaj będzie oczywiście using do naszej domeny. I w naszym user builderze mówimy tylko tyle has key. Jak widać opcji tutaj jest sporo. Można specyfikować sporo rzeczy przez nazwy tabel, przez relacje typu Hezmeny, przez ignorowanie i tak dalej. Więc tutaj w tym przypadku użyjemy tylko prostego has key. No i wskażemy, że nasz klucz to jest po prostu nasz ID. To jest również często brane z konwencji sqlowej, z konwencji Entity frameworka ale zawsze warto sobie, tutaj takim fluent mapperem, to samodzielnie wyspecyfikować. No i teraz mamy nasz passenger PassengerContext, więc może sobie jeszcze wcześniej stwórzmy w AppSettings odpowiednie wpisy, czyli w settingsach damy teraz nowy wpis, nową sekcję nazwy sql, coś takiego. No i teraz tutaj w naszych AppSettings podajmy sobie prawidłowego connection stringa, czyli Connection String w taki oto sposób. No, i podajemy na początku nasz serwer równa się Localhost. Nasz user, równa się user ID, dokładnie równa się SA, czyli ten system account. I następnie nasze hasło, czyli password, równa się ABCD124 wykrzyknik. I na samym końcu mówimy, że używamy bazy danych o nazwie Passenger. I teraz, o! Teraz drugie, drugi property, czyli in memory ustawmy na false. Czyli załóżmy, że chcemy w tym przypadku po prostu użyć naszej bazy danych takiej rzeczywistej, a nie bazy danych, która powiedzmy sobie siedzi gdzieś tam w pamięci. Ok. A więc mamy teraz ładnie już coś takiego zrobione. I teraz, co nam pozostaje zrobić, tak naprawdę, to po prostu zaimplementować repozytorium do naszego korzystające z naszego kontekstu, czyli korzystające z Entity Framework Cora. Więc teraz zaraz sobie przejdziemy do naszej infrastruktury znowu i do naszego folderu repositories. Dajmy sobie tutaj nowe repozytorium. Nazwijmy je user repository. Czyli niech to będzie user repository. Implementuje nam interface i user repository. Dajmy tutaj using. Teraz sobie możemy go zaimplementować, czyli implement interface. Zróbmy tak. To przerzućmy. No, jeszcze raz. Wyrównajmy te nasze formatowania, które są niepoprawne. Tutaj trochę, ok. Dajmy wszędzie asynki, Tutaj, ok. Teraz sobie troszkę to wyrównajmy. W sensie poprzenośmy nasze metody w odpowiedniej kolejności, czyli tutaj gdzieś będzie add. Tutaj poniżej będzie update, na samym dole będzie remove, na samej górze jeszcze get. To sobie wrócimy tutaj. No i zaczynamy implementację naszego repozytorium. Czyli tworzymy sobie nowy konstruktor publiczny i wszczekujemy tutaj do naszego konstruktora nasz kontekst, czyli przekażemy nasz passenger context. Coś takiego, nasz kontekst. Odpowiedni using oczywiście. I teraz sobie przypiszmy to do prywatnego pola, czyli private only field, i to będzie nasz passenger context. Kontekst. Dodajemy sobie tutaj kontekst, znaczeniu w sensie kontekst. No i możemy zacząć implementację naszego repozytorium. Get async. Prosta metoda. Robimy awaita i mówimy tak: kontekst kropka no właśnie co? Musimy naszego kontekstu dać sobie teraz nową kolekcję danych, które chcemy mapować, czyli wrócimy do niego i tutaj sobie dodajemy nowy public dbset od typu user i nazwijmy go po prostu users. Coś takiego. Więc teraz, mając to, możemy się naszego kontekstu tutaj odwołać, czyli powiedzieć users. Kropka i mamy metody oczywiście z typowego linku, czy na przykład single i tak dalej. Ale mamy również metody rozszerzające z EF Core, czyli powiedzmy single or default async. Dodajmy tutaj using. No i powiedzmy, że ten user dla którego ID równa się oczywiście naszemu ID, coś takiego. Następnie kolejna metoda, czyli niech to będzie nasz get async dla maila, czyli email e, równe email. Następnie getAllAsync czyli możemy po prostu zrobić await context users to list async. Oczywiście w takiej rzeczywistej bazie danych nie robiliśmy nigdy tutaj to list asynka, w tym sensie, że nigdy byśmy nie zostali wszystkich danych, chyba że to byłaby kolekcja określonej wielkości. Zazwyczaj tutaj byśmy sobie zaimplementowali paginację używając po prostu takich operacji jak take oraz skip, przekazując odpowiedni numer strony oraz liczbę rezultatów, które chcemy sobie pobrać, ale to może innym razem. No, i teraz pozostałe trzy metody będą sobie bardzo podobne, czyli na początku dodawanie nowego użytkownika. Więc zrobimy tak: context.users add async, add oraz lub add async, nie będzie add async, user. Robimy sobie tutaj await a. I następnie co jest ważne, musimy wywołać await, context save changes, bądź save changes async w tym przypadku, ponieważ. To nam nic nie zapisuje w bazie danych, to nam tylko zapisuje w tym wewnętrznym trackerze biblioteki, że np. jakaś encja czy jakiś byt się zmienia. Natomiast dzięki temu, że mamy pojedynczą operację Save Changes, możemy sobie na przykład wszystko opakować jakąś transakcją do bazy danych i, i w taki prosty sposób za pomocą pojedynczego e, takiego, takiej kwerendy sobie na przykład wrzucić ileś danych ładnie opakowanych w jakiejś transakcji. Więc zawsze musimy o tym pamiętać. Teraz druga operacja, czyli Update Async. Czyli po prostu my Update w tym przypadku i tyle. No i ostatnia operacja, czyli remove async, to robimy tak, robimy sobie remove na naszym userze w tym przypadku, tylko że najpierw musimy tego usera pobrać, czyli niech to będzie user, równa się await, get async dla naszego id. Ok, mamy nasze repozytorium, więc teraz sobie będziemy mogli tutaj stworzyć nowy moduł do naszego kontenera IOC, tak jak mamy nasz, powiedzmy, Mongo, tam module, możemy sobie tutaj przejść do naszego folderu IOC i dodać nowy moduł, niech to będzie SQL Module. Przekopimy sobie tutaj z naszego Mongo Module te rzeczy, czyli to. wrzućmy ok, tutaj, do SQL Module, i tak to wszystko powalajmy. Zostawmy sobie tutaj jedną rzecz, a dokładnie to. I teraz, aha, jeszcze metodę tutaj zgubiłem. Za bardzo się rozpędziłem, czyli będzie tak, powiedzmy SQL module, ok, dodajemy usingi. Jeszcze tutaj. No i teraz tak, do naszego efa dodajmy sobie nowy marker interface o, o nazwie ISQL repository. Powiedzmy coś takiego. No i niech to będzie po prostu ten marker interface, czyli taki znacznik. I teraz sobie powiedzmy, że nasz user repository jest oczywiście iUser repository oraz ISQL repository. Do naszego SQL Module dajmy sobie ISQL repository, dajmy usinga. OK. Um, no i teraz sobie w naszym kontenerze IOC, tutaj w Container Module dajmy sobie rejestrację naszego SQL module. Czyli SQL module. No i mając to wszystko gotowe. Możemy teraz zobaczyć, czy nam to zadziała, więc jeszcze ostatnia rzecz, którą musimy zrobić. Mamy tutaj w naszym startupie dodany nasz DB Context. Musimy jeszcze, nie, już nie musimy, bo repozytorium mamy tutaj zaimplementowane. Mamy też ważną kolejność, czyli na początku powiedzmy weźmie się repozytorium pamięci, potem się napiszą repozytorium z Mongo, a potem się napisze repozytorium SQLowe. Więc teraz możemy odpalić naszą aplikację i zobaczyć, co się stanie. Tutaj jeszcze w naszym logerze w API zobaczmy, jaki mamy poziom. A, tu mamy nloga, więc OK. Powinny nam wszystko wypuść na konsolę. Zatem wpiszmy sobie do DNR i zobaczmy, co się stanie. Ok, apka się odpaliła. Jak widać, tutaj się wykonały kwerendy na naszej bazie danych. Dostaliśmy jeden błąd. Dostaliśmy błąd taki, że próbowano zapisać zmiany, podczas gdy w sensie inaczej. Próbowano zapisać sobie zmiany. Było zbyt dużo jakichś DB kontekstów potworzonych i tak dalej, więc szybka poprawka. Na początek, niech będzie nasz user. Zobaczmy, czy się zgadzają daty. Czy mamy datę created at oraz updated at się zgadza. Więc teraz musimy wrócić do naszego data initializera i tutaj poprawić jedną rzecz, albowiem w tym miejscu chcemy to wykonać po prostu pojedynczo, bo w innym przypadku mielibyśmy próbę wywołania wielu tasków z kontekstami, które by się mogły trochę pomieszać pomiędzy sobą, że tak powiem, i będzie to musieli rozwiązać w inny sposób. Więc zrobimy tutaj takiego szybkiego fixa, zobaczmy, jak nasza baza danych nas wygląda. Czy się cokolwiek w ogóle do niej zapisało? Czyli zróbmy selecta, musimy tylko się do niej podłączyć. Mamy. A, ok, dodajmy sobie jeszcze raz. E, Naszą baskę select create table users, ok select from users, ok, tu jest pusto. Więc jest ok. Więc jeszcze raz odpalamy naszą aplikację, czyli zrobimy clear oraz doddamne run. Jak widać się odpaliło. Dostaliśmy po kolei znowu nasze kolędy. Um, tu gdzieś mamy jakiś błąd, zobaczmy, um, daytime2, ok, zobaczmy co tu jest nie tak, czyli w naszym e, userze mamy updated ad, mamy tutaj e, created Add, ok, mamy naszego usera, sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz naszym Database SQLu mamy Created Ads, Updated Ads. Tu się zgadza, tu się zgadza. Data Initializer. Jeszcze sobie porównam z jedną rzeczą. OK, tu mamy nasz register async. To by się zgadzało. Więc wszystko się wydaje być OK. Zobaczmy o co on dokładnie się czepia. DateTime 2. resulted in out of range value. Ok, jak widzimy mamy całego loga sql z kwerendami, które się wykonują na naszej bazie danych. A, ok, SQL out of range, dobra. Ok, a zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz tutaj. Czyli nasz user set username, właśnie, jedna rzecz, musimy poprawić tutaj set username, właśnie na username, bo tutaj się nam przypisywała, naprawdę nie przypisywała się nigdzie data, updated at bo nie była ta metoda wywołana, więc to musimy sobie tutaj poprawić. Zatem jeszcze odpalimy, teraz będzie wszystko w porządku. To była ta niedoróbka, bo próbował ustawić datę. Po prostu update na datę typu jakąś tam 0000, która była poza zasięgiem tych dat dostępnych w bazie SQLowej, co oczywiście było błędne. Więc teraz już powinno być wszystko OK. Jak widzimy wszystko się wykonało poprawnie. Odpaliły się nasze komendy SQLowe i dane się zainicjalizowały, więc teraz możemy sobie zobaczyć czy faktycznie mamy te dane w bazie. Zróbmy selecta. I jak widzimy mamy ładnie zapisane dane w naszej bazie, naszych userów z hasłami, z rolami i całą resztą. Możemy sobie oczywiście przejść do naszego API, odpalić slash users no i tutaj dostaniemy ładnie przemapowanych użytkowników już ściągniętych z naszej bazy danych. Więc to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka. Możemy sobie też łatwo odpalić całą bazę danych pamięci. W tym przypadku to co musimy zrobić? Po prostu tutaj naszego switcha w settingsach zmienić na true. I dzięki temu, i ponieważ zainstalowaliśmy tutaj do, naszego, do naszej infrastruktury głównie, zainstalowaliśmy sobie tą paczkę o nazwie anti Framework core in memory. I w naszym kontekście... Zrobiliśmy tego IFA. że Jeżeli in memory czuł, to wtedy użyj bazy danych pamięci. To jak teraz sobie to odpalimy, to zobaczymy, że wszystko będzie działać, mimo tego, że w bazie nie będzie żadnych danych. Więc run. teraz widzicie mamy nasze, nasze logi, że używany jest inmemory database. Odpalmy sobie nasz URL, otwieramy stronę mamy jakieś dane. Teraz z bazy te dane wyczyliśmy, więc sobie przejdźmy naszego skryptu. I zróbmy po prostu delete from users, usujmy wszystko z userów, zróbmy selecta, żeby upewnić się, że faktycznie nie ma niczego, nie ma niczego, odświeżamy, no i jak widać dane dalej są, bo są teraz trzymane w bazie w pamięci. I tak naprawdę ta baza danych w pamięci dostępna z poziomu anti frameworka jest przydatna na przykład, gdy sobie piszemy jakieś powiedzmy testy integracyjne, czy na przykład nasze testy end-to-end, -end, moglibyśmy teraz podmienić w taki sposób, Ee, że dodaj, dodajemy sobie właśnie naszych app tutaj tą flagę, ustawili ją na true w naszych testach end-to-end -end i po prostu myli testy odpalane z bazą danych pamięci. I w taki to sposób można zacząć przygodę z Anti-Framework Ja, z tego co słyszałem, posiada jeszcze ta biblioteka trochę niedoróbek. Wersja napełnionego dotęcza jest dużo bardziej stabilna. Niemniej jednak, jak widać, przynajmniej praca, praca z nią na takim podstawowym poziomie jest dość prosta. Gdybyście sobie chcieli stworzyć relacje pomiędzy Waszymi klasami, czyli założymy, że mielibyśmy mapowanie typu driver i na przykład klasa driver miałaby powiedzmy e, rooty tak? i miałaby dużo ścieżek, to trzeba pamiętać przede wszystkim o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że musimy w naszej klasie, na przykład w tym przypadku root, posiadać id do naszego drivera, a mieć to powiązanie typu root driver id w tę stronę. A druga kwestia jest taka, że w naszym kontekście, tutaj w tym on model creating, Przykładowo mógłby być zapis następujący: Na przykład, model builder dla typu niech będzie driver. I tu byśmy mieli tak: Na przykład, has many, czyli posiada wiele. X takich, że x powiedzmy root, czyli tras. I następnie mielibyśmy tutaj with one, czyli moglibyśmy zapować, że nasz root. W tym przypadku powiedzmy posiada x.driverID, gdyby takie property istniało. I w taki sposób byśmy sobie w anti-frameworku mapowali właśnie relacje pomiędzy naszymi tabelami. Można to również zrobić z poziomu samych klas, na klasie powiedzmy user bądź innej. Można dać atrybuty na table, podać nazwę tabeli bądź key na naszym, naszym kluczem, powiedzmy tutaj i tak dalej. Niemniej jednak, wychodzę z podejścia, że staram się zawsze, ale to zawsze, trzymać te modele domenowe jak najbardziej czyste. I jeżeli to tylko możliwe, to używam po prostu, tak jak w tym przypadku, jakiegoś Fluent Mappera, bo nie chcę śmiecić moim, w mojej takiej domenie jakimiś w ogóle zależnościami od bazy danych czy tego typu kwestiami. Więc naprawdę, to wygląda w taki sposób. I jeszcze pamiętajcie o jednej rzeczy, jeżeli byście chcieli sobie pobrać przykładowo. Tutaj w tym przypadku niech byłby to driver, tak? Albo user miałby jakąś kolekcję, nie wiem, powiedzmy, kolekcję znajomych, i byście sobie chcieli tutaj pobrać dodatkowo za jednym razem waszą kolekcję, czyli waszą lację do innej tabeli, to musielibyście tutaj powiedzieć tak: include i w parametrze właśnie w tym, w tym lambda podać nazwę kolekcji, czyli załóżmy, że tutaj byłoby powiedzmy, nie wiem, friends. To wtedy za pojedynczym zapytaniem. Do bazy danych, on by wam zrobił wewnętrznie Joina' join z tą tabelą i wam pobrał przychodową listę znajomych, e, zwracając, ją, z, zwracając ją właśnie w tej naszej klasie user, zakładając, że nasz user miałby tutaj jakąś kolekcję, powiedzmy, jakieś tam IN Rable od tam User Friends. Więc tak to wygląda z, z punktu widzenia SQL Serwera. E, Postawał Synti Frameworka. Patryk, jakieś pytania? Widzisz coś wydatnego może, albo coś, coś nie do końca jasne. Fajna, fajna ta nakładka na, na, na Visual Studio do, do, Tak, do, 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 bardzo, fajna, bardzo fajna, bardzo e, fajna. Przyznam a tak, tak, bo ja teraz użyłem Data Grida od Data Grip, tak? Tak, tak, od, od JetBrains. Aha. A ciekawości polecasz coś na mac prócz, prócz, no bo tam jest płatne, nie? Jakby nie było? No tak naprawdę na Macu właśnie używałem chwilę Data Gripa ale na ten moment ja z bazami SQL prawie w ogóle nie pracuję, więc wystarcza mi w pełni ten Visual Studio Code do takich prostych kwelentów. Ale docelowo to podejrzewam, że chyba bym tego Data Gripa wykupił. Chyba bym zrobił po prostu, chyba bym po prostu kupił. I jest jeszcze fajne Team SQL. To teraz jest, jest wersja darmowa, czyli Nitriala. I teraz jest cross-platformowe, też można sobie e, popatrzeć, bo to jest bodajże napisane podobnie jak Visual Studio Code w elektronie. Chyba. Więc okay. też fajne nowe narzędzie jest. Wyszło niedawno temu, w sumie. No, to, to to obczaję sobie dzisiaj wtedy, no. no. I tak to wygląda. Ehm, tyle z mojej strony. Co jeszcze na koniec chciałbyś dodać? <grych> Czy. Co ja mogę dodać? <grych> Wszystko ok. Dobra. No to się widzimy już za niedługo w kolejnym odcinku, bo zostało nam jeszcze dwa odcinki do końca kursu. I w takim razie do zobaczenia i na razie. Do zobaczenia. Cześć.